Tytuł kursu: Elementy sprzedaży reklamy. Moduł: Podstawy negocjacji. Temat: Rola komunikacji niewerbalnej w negocjacjach. Dzień dobry, czy mogłabym zadać panu parę pytań? Dzień dobry, oczywiście, słucham. Co jest ważnym środkiem oprócz języka podczas wyrażania naszych myśli i uczuć? Bardzo istotnymi środkami komunikowania są również wyraz twarzy, spojrzenie, ruch ciała, gesty, modulacja i natężenie głosu. Proszę powiedzieć coś na temat kontaktu wzrokowego. W kontakcie wzrokowym ważne są proporcje, czas trwania i intensywność patrzenia. A mimika twarzy? Mimika to wszelkie zmiany, które można zaobserwować na ludzkiej twarzy. Poprzez oczy i spojrzenie człowiek przekazuje wiele informacji o swoim stanie emocjonalnym. Dzięki spojrzeniu można ocenić kogoś jako osobę mniej lub bardziej inteligentną. Również usta wyrażają wiele emocji oponenta, dlatego też mimika spełnia ważną rolę w procesie negocjacji. A gestykulacja i postawa ciała? Gesty i poruszanie ciałem są stałym elementem procesu komunikowania się. Można z nich wiele dowiedzieć się o rozmówcy. Warto pamiętać, że gestykulacja i ruchy ciała także wpływają na odbiorcę i mogą czasem zakłócić porozumienie. Dlatego warto ćwiczyć takie gesty i postawę ciała, które sprzyjają skutecznemu komunikowaniu się. A czy ważny jest również dystans? Każdy człowiek wyznacza swoje strefy, na które wstęp mają tylko wybrane osoby. Osoby, które mają do siebie zaufanie, są sobie emocjonalnie bliskie. Wkraczanie bez pozwolenia do strefy jest naruszeniem swoistych dóbr drugiej osoby, czym można wywołać u niej zażenowanie, niechęć, wrogość. Jakie wyróżnia się strefy dystansu? Wyróżnia się 4 strefy dystansu: intymna, osobista, socjalna, otwarta. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.